Dziś przyjrzeliśmy się pracom nadesłanym na konkurs 90 zdjęć na 90-lecie muzealnictwa w Słupsku. Udaliśmy się z wizytą do słupskiego sanepidu i wróciliśmy na ulicę Klonową. Poznaliśmy również wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie Platformy Obywatelskiej. Takiej wystawy w Słupskim Muzeum jeszcze nie było. Pracownicy muzeum udostępnili pole do popisu dla słupszczan. Z okazji 90. rocznicy działalności w mieście przygotowali konkurs 90 zdjęć na 90-lecie muzealnictwa w Słupsku. Fotografie na konkurs przysłali mieszkańcy naszego regionu, zaś zabawa była adresowana do amatorów. Konkurs miał być rozstrzygnięty w maju, jednak wpłynęło wówczas zaledwie kilka prac. Organizatorzy poczekali zatem na spóźnialskich i przenieśli jego rozstrzygnięcie na jesień. Zgodnie z założeniem na konkurs miało wpłynąć 90 prac. Niestety nie udało się spełnić tego kryterium. Muzealnicy otrzymali jedynie 31 fotografii. Za to, jak twierdzą, o bardzo wysokim poziomie artystycznym. Warto jeszcze wspomnieć o możliwości oddania głosu na fotografię poprzez profil Muzeum Pomorza Środkowego na Facebooku. Autorzy najpopularniejszych prac uhonorowani zostaną dodatkową nagrodą. Wszystkie zdjęcia znajdą się na pokonkursowej wystawie, która będzie otwarta w ramach obchodów jubileuszu. Chętnych zapraszamy 29 września do herbaciarni w Spichlerzu Richtera. Autorzy najlepszych fotografii otrzymają wówczas atrakcyjne nagrody. Jak odróżnić grzyby jadalne od trujących, uczą pracownicy słupskiego sanepidu. Z wiedzy specjalistów szczególnie skorzystają przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych. Wystawa grzybów w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Słupsku jest już coroczną tradycją. Dwudniowa ekspozycja odbywa się w okresie największego wysypu grzybów. Na miejscu można nie tylko obejrzeć poszczególne egzemplarze, ale również posłuchać rad fachowców, którzy odpowiednio poinstruują grzybiarzy. Z inicjatywy słupskiego sanepidu korzystają dzieci ze szkół i przedszkoli. Dla nich jest to praktyczną lekcją przyrody. Na wystawie zaprezentowano prawie wszystkie okazy grzybów, które można spotkać w naszych lasach. Zebrali je osobiście pracownicy sanepidu. Coroczna wystawa ma uzupełnić wiedzę na temat grzybów, ponieważ jak twierdzą specjaliści, jest ona nadal niewystarczająca. Zmiana organizacji ruchu przy ulicy Klonowej nie jest tak oczywista. Powód jest prosty. Ulica była niedawno remontowana i na ten moment żadne prace nie są tam planowane. Jako pierwsi informowaliśmy o problemach mieszkańców ulicy Klonowej. Narzekają oni, że droga jest bardzo niebezpieczna. Jest wąska, a na jej skraju rosną drzewa. Do tego większość kierowców nie przestrzega obowiązującego tam ograniczenia prędkości. Nieraz dochodziło tam do potrąceń pieszych. Sprawą zainteresował się radny Maciej Maraszkiewicz. Złożył już odpowiednią interpelację i jak twierdzi, widział plany zmiany organizacji ruchu na tej ulicy. Jednak ich wprowadzenie nie jest sprawą prostą. Szykany. No spróbujemy coś wprowadzić, nie obiecujemy dużo, bo jednak ta ulica jest bardzo wąska. Głównym problemem z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu przy ulicy Klonowej jest fakt, że niedawno była remontowana. Ulica zyskała nową nawierzchnię blisko 3 lata temu podczas remontu ulicy Hołdu Pruskiego. Jarosław Borecki dodaje jednak, że sprawa ulicy Klonowej jest otwarta. Gdyby wybory prezydenckie w Słupsku odbyły się teraz, wygrałby je poseł Zbigniew Konwiński. Słupski parlamentarzysta od dłuższego czasu prowadzi w sondażach przedwyborczych. Najnowsze badania zostały przeprowadzone na zlecenie władz Platformy Obywatelskiej. Sondaż przeprowadził Ipsos na reprezentacyjnej dla Słupska grupie mieszkańców. Słupszczanie musieli odpowiedzieć na 3 pytania dotyczące 4 potencjalnych kandydatów. Macieja Kobylińskiego, obecnego prezydenta, jego zastępcy Andrzeja Kaczmarczyka, który w wyborach wystartuje, Marka Biernackiego oraz posła Konwińskiego. W pierwszym pytaniu mieszkańcy musieli odpowiedzieć, którego z kandydatów najlepiej znają.
Wygrał Maciej Kobyliński tuż przed Zbigniewem Konwińskim. Kolejne pytanie dotyczyło tego, jakim prezydentem Słupska byłby dany kandydat. Tu zdecydowanie wygrał poseł Konwiński, zaś nie najlepiej wypadł obecny prezydent, który przegrał ze swoim zastępcą, Andrzejem Kaczmarczykiem. Pytanie kluczowe dotyczyło poparcia w zbliżających się wyborach. Aż 28% ankietowanych poparło Zbigniewa Konwińskiego, a 20% oddałoby głos na Macieja Kobylińskiego. Marek Biernacki cieszyć mógłby się nieco ponad 10% poparciem, podobnie jak Andrzej Kaczmarczyk. Sondaż dokładnie nie odzwierciedla preferencji wyborczych Słupszczan, bo już pewne jest, że w wyborach prezydenckich wystartuje więcej kandydatów. Swoje listy zarejestrowało 8 słupskich komitetów. Ponadto partie polityczne rejestrowały się na szczeblu centralnym.